O Jezu! Książka musiałaby być. Privit. Wiesz, od czego chciałam zacząć? Podziękować Ci za poprzednie nasze nagranie, bo sporo osób go obejrzało. Mama powiedziała po moim trupie. Tyle ludzi z takim ciepłem to przyjęło. Różne listy dostawałam. Ja tobie też dziękuję. Nawet powiem ci, że ja założyłam sobie patronit. Wiesz, co to jest patronit? Nie. Ponieważ kanał jest taki w miarę charytatywny, to jest taka opcja, jest taka strona patronit, gdzie ludzie, którym podoba się to, co robisz, oni ci wspierają twój kanał. I ja z ciekawości zapytałam, dlaczego się zdecydowali? Na przykład, czy był jakiś film tak? I zgadnij 99% co powiedziało po obejrzeniu filmiku. Wow. Z mamą. Wiecie, dlaczego robię następny. Tak naprawdę to był kawał roboty i uważam, że dobrze nam wyszło. Jeżeli ktoś nie oglądał, to ja zostawię taki nasz pierwszy wywiad. O co nie zapytasz nigdy rodzica? I dzisiaj kręcimy taką drugą część. No, gdyby mi ktoś powiedział, że ja wyląduję kiedyś w Polsce... Prawda, że w Związku Radzieckim nie było seksu? U mnie był. Ja nawet trzymałam sznurek w ręku. Chciałam się powiesić, nie wiedziałam, jak to zrobić. Ja nie umiałam zaciągnąć tego. Sporo było zapytań, kiedy jeszcze będzie kolejny odcinek z mamą, więc dzisiaj mamę przywiozłam do Bydgoszczy, mam dla niej tutaj pewną niespodziankę, o czym zobaczycie troszeczkę później. A dzisiaj chciałam z nią porozmawiać, tak jak i poprzednio, o życiu, o takich trudnych tematach, o relacjach matki z córką, o relacjach damsko-męskich, o czym zazwyczaj być może mamy kłopot w rozmowie ze swoimi rodzicami. Bo akurat takie mam szczęście, w nieszczęściu chciałam powiedzieć, że mam bardzo odważną, bardzo otwartą. Dla mnie jesteś taką trochę bohaterką literacką albo filmową, ponieważ ja byłam tym widzem, cały czas obserwowałam Ciebie w różnych sytuacjach i przymierzałam często na siebie tą rolę. Było wiele takich sytuacji, kiedy ja myślałam, że ja bym nie dała rady, ja bym albo zwariowała, albo że mnie by to zmiażdżyło. Pamiętam, jako dziewczynka, takie przychodzą mi teraz do głowy sytuacje i być może, jeżeli pozwolisz, będziesz chciała, o nich porozmawiamy. Pomysł na dziś mam taki, żeby porozmawiać o takich sytuacjach, jakbyśmy pisali książkę albo kręcili o tobie film, które koniecznie powinny wejść do tej książki albo do tego filmu. O sytuacjach być może nieraz komicznych, być może nieraz tragicznych. O części już mówiliśmy, ale ja wiem, że było ich dużo więcej. O takich sytuacjach, o których być może się nie mówi. No ja już ci mogę powiedzieć, jaka mi pierwsza przychodzi. No. Sytuacja. Sytuacja ze ślubem. Ślub, który został odwołany, ale nie wiem, jak nie chcesz tego opowiadać. Nie, czemu? Tak? Oczywiście. To jest taka sytuacja tragikomiczna, która się zdarzyła, którą ja, jak obserwowałam, to bardzo przeżywałam i po prostu... No bo ty już byłaś duża dziewczynka i to tak, wszystko już... Tak. No co się powiedzieć? Co się stało? Ile było ślubów w twoim życiu? Jeden był ślub. Jeden. W życiu, a tamto już to było takie... Z musu. Jeżeli chodzi o ten ślub, na który nie przyjechał mój narzeczony, czy to pan młody nie przyjechał po prostu na ślub, ja chyba powiem wprost. Była taka sytuacja, że chcieli nas deportować, bo czas przebywania w Polsce nam się kończył, nam to, mnie i moim dzieciom, i ja miałam jakieś tam 3 tygodnie i miałam opuścić Polskę, ponieważ nie miałam gdzie jechać i nie chciałam jechać, wracać tam skąd uciekłam. Znalazłam sobie faceta, który się we mnie zakochał. Powiedziałam, że potrzebuję jak najszybciej wziąć ślub, żeby zostać tu. A on był zakochany we mnie, szczęśliwy, latał, pomaga, wszystko tak. I no i wszystko było ok. Pojechałam do Warszawy, wszystko, żeby było legalnie. Pozałatwiałam sama, popłaciłam wszystko, bo ja tylko chciałam, żeby on po prostu w tym momencie, jeżeli on już mnie poznał troszeczkę i pracował razem ze mną. No i godzina przykładowo tam przed urzędem, przed tym urzędem cywilnym, tak? Tam została nam godzina, czekamy z siostrą, stoimy, czekamy z tymi kwiatami, nie ma. No. I nie przyjechał. No i co? I ty, z tego co pamiętasz, to ja bardzo to przeżyłam psychicznie. I ja pamiętam, że ja się przybrałam po południu i poszłam do pracy.
zdjęłam tą sukienkę, to wszystko zdjęłam i poszłam do pracy, ale już miałam tyle znajomych i tyle ludzi, którzy widzieli moją, znali moją sytuację i pomagali mi jak mogli. Oni się bardzo oburzyli i im się to bardzo nie spodobało, ponieważ znali tego kolesia. Pozdrawiam. I do takiego stopnia, że podobno ja to nie nawet go tam pobili i wygonili go w ogóle. On już tam przestał przyjeżdżać. On przestał tam przyjeżdżać i potem on przepraszał, przyjeżdżał. Mówił, że mnie kochał i że on będzie czekał na mnie i swój krzyżyk taki miał duży taki, dał mi. Masz to, ja mówię, po co mi to, ja będę czekał, no i takie tam. To była taka tragikomiczna sytuacja, być może dla mnie ona była taka straszna, bo ja ją bardzo mocno zapamiętałam i bardzo za ciebie przeżywałam, to było po prostu dla mnie coś strasznego. Ale najciekawsze, ja wtedy dzwonię do niego i mówię, dlaczego ty, trzeba było uprzedzić wcześniej, dzień, tydzień wcześniej, że ty tego nie zrobisz, po prostu w oczy mi powiedzieć, że nie, ja przepraszam cię, nie. Ale do samego końca, przed tym samym, nie przyszło mi do głowy, że po prostu on nie przyjedzie na ślub. Ale to nie po męsku, to nie było fair, by powiedział dzień przed tym, żeby się nie uśmieszała, żeby nie zakładała tej sukienki i te wszystkich ludzi nie angażowała. No, tak jak mówisz, że w mojej sytuacji było tak, że po prostu nie miałam już gdzie wracać. Chciałam zostać, no bo dzieci muszą chodzić do szkoły. I zawsze, wiesz, mi się moja sytuacja kojarzy z tymi Ukraińcami, które, ale oni mieli dużo gorszą sytuację. Oni uciekali od wojny, a ja uciekałam, bo chciałam uciec. Od wojny domowej. Od wojny domowej, a bardzo rozumiem tych kobiet z dziećmi, które bardzo dużo ich rozmawiałam z nimi. Dlatego się tak imi przyjęłam, bo to sama przychodziłam. Jak ja zwykłą dzieci przychodzę do urzędu paszportowego i mówię, ja nie potrzebuję mieszkania, nic, ja sobie poradzę, dajcie mi jakiś legalny pobyt. I jeszcze nie umiałam mówić po polsku i mówię, że pomóżcie mi jak ludzie. No i nikt mi nie pomógł. Ale do dzisiaj ci została taka fobia co do urzędów. Mama ma tak, że jeżeli cokolwiek trzeba wypełnić, jakikolwiek papier albo w ogóle jest urząd, nie dostaje ataku paniki, poważnie, tak? Zazwyczaj albo ja wypełniam. Paniki, tak. Żeby to wszystko legalnie było, musieliśmy przekraczać granice i przedłużać pobyt swój czasowy w Polsce. I za każdym razem te wnioski, te dokumenty, to wszystko, ja taki mam uraz, że po prostu nienawidzę papierów i urzędów. I nie wiem gdzie, jaki co mam, u mnie taki bałagan w papierach i to wszystko leży tak, ja bym to wszystko spaliła. Spaliła, ten. No i trzeba spalić. No dobra, to jeszcze raz wróćmy do tej książki. Piszemy książkę albo film, nakręcamy o tobie. Jakie sceny jeszcze byś tam umieściła? O Jezu, taka książka musiałaby być. W trzech tomach. Tak. Jako reżyser mam pomysł na pewne jako sceny, reżyser, jakby to wyglądało. Boże, Lena, naprawdę można jest co pisać, no tak od razu też nie jestem przygotowana, żeby to przypomnieć. Ja to ja ci może trochę pomogę. Epizod na rynku, no stoję na rynku, sprzedaję jakieś tam ciuszki. Nie namiotu, nic nie mam, stół i te paczki. I takie i jakieś tak kilka kobiet stanęło i coś tam kupują i jednej kobiecie wyciągnęli portfel, ktoś tam podszedł i tak wyszło, ona patrzy, nie ma portfelu, no a ja nie wzięłam jej tego portfelu, tylko chcę powiedzieć takie stosunek taki do obcokrajowców i ona do mnie, a to przez ciebie, ty specjalnie tutaj stoisz. Ja stoję i tak mówię, matko, co ona gada? I ona, ty w ogóle nie powinnaś się tu stać na tej naszej ziemi. Ty powinnaś się cieszyć, że tutaj stoisz na tej ziemi. Zapadło mi. Ja mówię, dlaczego? Ja wtedy nie rozumiałam, dlaczego. Dzisiaj już rozumiem, bo u nas inna była i historia, i polityka. I ja mówię, niech pani zostanie tutaj, niech ludzie pójdą, niech pani zatrzyma się troszeczkę, tak? I ja z nią rozmawiałam, ona się zatrzymała, nie poszła. Ja mówię, proszę pani, i mówię, ja nie stoję tutaj, ja legalnie płacę podatki, pracuję, wszystko, tylko mam akcent, bo przyjechałam z obcego kraju i to mnie tak zabolało, no ty powinnaś się cieszyć, że tu stoisz. I mnie to tak bardzo zabolało, jak cieszyć, że tu stoisz, przecież no.
To nie było ta, która jeszcze uderzyła Cię reklamówką z tym kefirem to, czy z to czymś? Było też, jak autokary przyjeżdżali. Takich epizodów było setki u mnie, także coś fajnego dawaj tam, nie będziemy. No dobrze. Dwa momenty, w których byłaś najszczęśliwsza w swoim życiu. W życiu, kiedy ja byłam najszczęśliwsza, tak. Kiedy my wnuki się rodzili. Tak. To jak pamiętam, jak Wika się urodziła, ja byłam w pracy i ja latałam wszystkim, krzyczę, wnuczka, wnuczka mi się urodziła, plakałam ze szczęścia. Wszystkie wnuki, teraz mi ostatni też się urodził, też bardzo plakałam ze szczęścia. To jest szczęście, naprawdę. Jak rodzi się wnusio, to nie, takie coś nie do opisania. I potem ich się kocha cały czas, obserwując jak oni rosną, jak oni śmieszne, zabawne, pocieszne. O każdym mogę opowiadać bardzo długo, o każdym. Mam czworo i każdy jest taki fajny, taki słodki, taki kochany. A bardziej Ci się podobało być mamą czy babcią? Rola. Ja mamą byłam, jak ja byłam mamą. Ja, Lena, no, to Ty możesz powiedzieć, jaką ja byłam mamą. Ja byłam mamą, która cały czas myślała o dzieciach. Jak zarobić, jak przeżyć, jak przetrwać. Ja chcę, żeby każda kobieta urodziła jak najwięcej dzieci. I ja po prostu każdą, nawet do mnie przychodzą do sklepu i dziewczyny tam w ciąży, ja taka mówię, oj fajnie, tak wiesz, no gratuluję jej, że będzie dziecko, a ja nie będę karmiła, albo ja już, ja dzieci nie chcę, dla mnie to takie mówię, Boże, co ona mówi, jaka ona nieświadoma jest tego, że misja kobiety to jest. Nie, no to teraz dużo kobiet się z Tobą nie zgodzi. No nie zgodzi, ja rozumiem, to wiadomo, tam biznes tego, ale jak byłam w ciąży z trzecim dzieckiem i mąż był w delegacji i ja u mnie się skończył gaz, butla gazowa i ja poszłam do, jak skończyłaś? No, piwnicę tam. Do piwnicy. I ta butla była daleko i ja musiałam, i drwa leżały, drzewa i ja tą butlę ciągnęłam i u mnie się otworzył kwotok. I ja już byłam na trzy miesiące miałam ciążę, już duża ciąża już była. I ja pamiętam, jak ja plakałam bardzo, bo mi powiedzieli, że ty nie możesz urodzić tego dziecka, bo już i mi go usunęli. To by miało być trzecie dziecko, tak, najmłodsze, tak? Trzecie, po Aleksie. Tak. Czyli tak. Miałabym najmłodszego, tak, jeszcze brata albo siostrzyczkę. I już był duży, tak? Srok, już to dziecko było duże. I mi powiedzieli wtedy, no dzisiaj by na pewno by nie usunęli go. Myślisz? 100%. Że to było, no za tak, bardzo. A u nas tam jak troszeczkę coś nie tak, to już nie, bo ciąża będzie, on już się urodzi jakiś nie taki. I mnie to nie to, że nastraszyli, mnie zmusili do tego, żeby usunąć to, bo już będzie niedobrze. A ostatnio jakoś czytałam o tym, o takich fajnych praktykach odnośnie takiego dziecka, które na przykład miało przyjść, a nie przyszło, że trzeba mu dać miejsce, jakie się robi praktyki później, jeżeli tak się stało. Dać mu miejsce w rodzinie, powiedzieć ty, ja, i nie mówić nawet, że ja mam na przykład 2 dzieci czy 4, tylko tyle, ile miało tam być na przykład. Jeżeli masz 2, a miałoby 3, że ty jesteś moim trzecim dzieckiem, ty masz to miejsce, nie? Bo inaczej bierze los jak gdyby tego dziecko, jakieś inne dziecko, że jakby jego historię przegrywa, na siebie bierze, bo ktoś musi. Takie coś nawet słyszałam o tym, że jak już umierasz, tak. I tam, na tym świecie wychowujesz te dzieci, mama. No, tak, dalej. Tak. Te dzieci musisz, oni tam są, jako aniołki, tak. I ty musisz ich tam z nimi, no, swoje. Mhm. No jest taka więź między mamą a dzieckiem. Mówię, jak Aleks kiedyś lądowali i mało co się nie rozbili, Magda, Alanek i Aleks. I to była trzecia w nocy, ja się obudziłam w trzeciej w nocy. I mówię, coś tu nie gra, coś się dzieje. Tak samo jak wtedy z Tobą, jak rodziłaś, to też ja czułam, że coś się dzieje złego. Pamiętasz? Ja byłam u Was na Malcie. No. Mama zmywała podłogi, nie wiedziała kiedy i co i nagle mówi, że zmywa i nagle rzuca się na podłogę, zaczyna bardzo płakać. No. Nie? I nie wiesz, to jest niesamowite. Mówię, coś się dzieje złego, zaczęłam płakać i po prostu krzyczeć, że mówię, Boże, i nie było kontaktu z Dominikiem, żeby mi powiedział, co, jak. Ja do rana byłam w takiej niepewności i potem on przychodzi i mówi, Lena, mało co, nie umarła, ciężki. A z Aleksem to ja o trzeciej w nocy obudziłam się, mówię, coś się dzieje. Ja wiedziałam, że oni tam gdzieś wracają z wakacji. Włączam laptop
I Aleks jest, siedzi trzecia w nocy, on pisze, mamo, wylądowaliśmy, ale było strasznie, Magda się krzyczała ze strachu, że mamo, że się nie rozbili my. Mm-hmm. I ja się po prostu obudziłam. Czujesz. No to jest to intuicja, no, tak. Ja wiesz, o jakiejś scenie jeszcze myślałam, może to jakby nie ma nic wspólnego, ale ja kiedyś uratowałaś dwie dziewczynki, które tonęły, sama nie umiejąc pływać. Nie, no, czy to pamiętasz? Pamiętam, ja tak. Bardzo to zapamiętałam. Myślę, że wychowanie to nie jest nigdy to, co ty mówisz dziecku, tylko jakby pokazujesz swoją postawą. Bo mama nie umie pływać, ogólnie boi się wody, w ogóle dostaje paniki, jak wejdzie po kolana nawet, tak? A tu była sytuacja, że plaża, bardzo dużo osób w tym Kazachstanie i był jakiś koncert, scena, muzyka zagłuszała wszystko, więc dziewczynki dwie, które się topiły, one jakoś, było mnóstwo ludzi, ale nikt ich nie zauważył. No, i my wychodzimy, myślę, już i ty jakimś sposobem zrzuciłaś oko na tą wodę. I jedna przy czym już tonęła tak, że jedna wchodziła na drugą, że tak, topiły, tak? Jedna topiły, topiła drugą, tak, żeby wyjść. I one krzyczały na tą scenę, która grała, tam tak, muzyka, tak. I nikt ich nie słyszał. I pamiętam, że ty podleciałaś do jakiegoś mężczyzny i mówisz, że się topią dziewczyny, że ty nie umiesz pływać, a on w ogóle to olał. I to mnie tak przeraziło, że jak on, nie wiem o co chodzi. Typu, czy to nie są moje dzieci, czy coś. No, i pamiętam, że wleciałaś na tą scenę i ten muzykant jakąś na trąbę, czy na czym grał, o tą trąbą zaczął ich wyciągać, nie udało się, potem ktoś skoczył w końcu do wody. I ja myślę, że po prostu gdybyś ty wtedy wychodząc z plaży nie spojrzała na nie, one by się utopiły. I jakoś to bardzo zapamiętałam, no, że ty tak żyjąc nieraz, często przegarnialiśmy kogoś do domu, a to ktoś tam, takie były dużo momentów, które ty robiłaś dla innych ludzi, a że jesteś jest taka normalne, otwarta. To no to jest normalne, dla ciebie myślę, że nie do wszystkich. Nie zastanawiałam się nad tym. Jak ja widzę, że chyba rzadko kto, tak jak wtedy nie zareagował ten mężczyzna, on powinien się rzucić do wody. To było bardzo no było, dziwne, ale on bardzo nie zareagował, rzadko. On nawet nie wstał z tego fotelu. Większość ludzi są jednak normalni. Ty, a wiesz co, teraz w ogóle tak mi przyszło z innej paki. Jakie to było uczucie na przykład, jak ty się dowiedziałaś, byłaś bardzo młodą dziewczyną, dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? A, tak jak ty się dowiedziałaś, że jesteś w ciąży, tak i ja. Planowałaś? Nie, no jak planowałaś? No ja to pierwsze planowałam bardzo. To była taka wpadka, czy jak to się nazywa i... Ile miałaś lat? Bardzo młodziutka byłaś. 20. Pierwsza moja myśl to... urodzić to dziecko, obojętnie co. Nawet do głowy mi nie przyszło pójść do tam, żeby mi usunęli to dziecko. To pierwsza moja myśl była, to ja to dziecko urodzę sama, ponieważ ojciec się nie spisał. Od razu mi powiedział, że on nie gotowy, że on nie chce. I ja go wygoniłam. Potem on tam w domu z nim porozmawiali widocznie, bo to szybko się rozniosło, to wioska, szkoła. Szkoła tam, wiesz, i jego siostra pracowała w szkole i to od razu się dowiedziała, powiedziała rodzicom, jego wzięli tak za ten, jakby zmusili go, tak? Ale ja nie chciałam go już po tym, co on zrobił, po jego jaki gest, i ja już go nie chciałam wtedy, ale nacisnęli jego rodzice i wzięliśmy ten ślub. Dla mnie to jest dziwne, że mężczyzna potrafi tak kochać, opiekować się swoimi dziećmi, nie? No nie, u nas to był obowiązek, bo wyprasować. No ja myślę, że może wokół ciebie byli też inni mężczyźni, też kwestia, że wybrałaś akurat takiego, że na jakieś cechy. Ja go nie wybierałam, po prostu tak się, tak się złożyło, że no, byłam młoda, piękna, wesoła i tak dalej i dużo było tych żenichów, kawalerów, jeden, drugi, trzeci, mama mi pomagała ich wybierać, przybierać tam, ale ja kochałam, mama ta, mama kogo ten, ci tak. Ale ona ci miała takiego wypatrzonego, że tego, a ty na pewno... Miała wypatrzonego, no, a jakiego? Ja nie głupia, nie posłuchałam. A jaki był? Niemiec był. A co ci się w nim nie podobało? W kim? No w tym, co ci mama go wybrała. No podobało mi się wszystko, no po prostu jak to młodości, nie? Z jednym to trochę pochodziłam, z drugim, trzecim, wszystko mi nie pasowało, bo był... Tak. Taki jeszcze mi przyszedł temat o takich tradycjach rodzinnych, których my przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Nie co z rodziny wyniosłeś takiego, co fajne i ci się podoba, że to mieliście, takie tradycje, zwyczaje, a co takie, co nie podobało ci się i ty byś nie chciała tego dalej przekazać to, że w tym rodzie? U nas było tak, że wszystkie święta jeździliśmy do babci. Do jednej, do drugiej. Jedna babcia była Niemka, druga babcia była Polka. Obowiązkowo wszyscy siadaliśmy w ten Moskwicze i jechaliśmy na wioski tam do tych babci. A w naszej rodzinie, w mojej osobiście rodzinie, to niedziela,
kiedy tata w domu, rano my z siostrą śpimy i tata pali w piecu. Wiesz, piecka taka, no bo zima, mrozy, tam pali w piecu i coś smacznego tam się gotuje, bo niedziela, w niedzielę można sobie pozwolić taki coś, czas jest, żeby zrobić jakieś danie. Chyba miał jakieś konkretne, co robił co niedziela, danie strudle niemieckie. Tak? Niemieckie strudle to było, no to już takie tata tam rządził. Zawsze fajnie, mile wspominam. No rodzina była fajna u nas, co tam mówić. A wiesz co, jeszcze chcę jeden wątek poruszyć, teraz mi przyszło do głowy, bo w takich czasach żyjemy. Wyszło na to, że ja jestem miksem czterech krwi i tak. Ty rosłaś w rodzinie różnych narodowości. Mama Polka, tata Niemiec, tak? U mnie w ogóle już wyszedł miks. Ja jestem na 1/4 Polka, na 1/4 Niemka, na 1/4 Rosjanka, na 1/4 Ukrainka. Jakie konflikty z tego wynikały i czy wynikały? Jak w domu pogodzić różne kultury, różne narody? Czy mieliście na tym punkcie jakieś konflikty? Że na przykład tata Niemiec, mama Polka. No, czy, no. Było? Było wesoło? To jest w każdej rodzinie tak, tak było. Jak się kłócili, powiesz, jak się kłócą, to tam jedno na drugiego, ty taki, wspomina tą narodowość, narodowość jego, że ty taki, że a ty taka i tam nie, nie. Ale to zahacza się o konteksty jakieś historyczne i to, że się przynależało do tego narodu, a ten naród to, nam się to, co się pojawi. Dzisiaj dzieje, to ja pewna w 100%, że mój tata i mama i babcia moja Ukrainka teściowa i mój teściu ruski, oni się przywracają w grobu, w grobach swoich i to tak, tak. Bo to nie do pojęcia, żeby dzisiaj takie coś narody. Było, no tak, bo my, wojna, to jest tak jakby taki wielki policzek dał całemu światu, bo XXI wiek, jest fajnie, cywilizacja, jeździmy wszędzie, no i tu nagle nacyści w Ukrainie. Ja pamiętam, jak babcia mi zawsze mówiła, a babcia miałam Ukrainkę, a dziadka Rosjaninę. I babcia mi zawsze, która przeszła wojnę, ona zawsze tak patrzyła na mnie z taką troską i mówiła, może być cokolwiek, tylko że nie daj Boże, żebyście przeszli to, co my. Ale chcę też powiedzieć, że w tych naszych rodzinach mimo to wszystko udało się tak pogodzić, tak? Jednak Rosjanka z Ukraińcem przeżyła całe życie, wychowała czwórkę dzieci. Mówię o rodzicach taty. No. Twoja mama Polka z Niemcem też żyli razem, to też czwórka norma. Dzieci. To była przeżyli norma. Całe życie, tak? Do końca. Jakby, no pomimo... No... A ile takich rodzin muzułmańskich, rodziny z muzułmańskich, na przykład Koreańczycy, tam u nas Chińczycy, żenili się z Polkami, z Ruskimi, z Ukrainkami. A powiedz mi, jak rodzina na to patrzyła? Na przykład, rodzina na to patrzyła, na przykład dziadek Niemiec żeni się z Polką, wszyscy zachwyceni. No. Nie. Nie? No bo czym jest, nie. Babcia moja chciała, żeby tata wziął sobie Niemkę i bardzo nie lubiła mojej mamy. No jak się nie wiem. Bo ona chciała typową Niemkę, żeby tata wziął sobie. A tata zakochał się w Polsce. W Polsce. I koniec. Jak myślisz, dlaczego tak się łączymy? Dlaczego? No rzeczywiście, może prościej by było znaleźć kogoś ze swojej kultury. Lena, dlaczego ale u nas ludzie? Taki kraj a ty, był. A ty, mama, wcale nie lepsza, że tak powiem. A no ty też ja? Polko, Niemka, dlaczego sobie Rosjanina znalazłaś? No miałam pecha. No w sensie, dlaczego ludzie tak się dobierają? Bo szukają jakby trudniejsze drogi, bo te ze swojej kultury jednak trochę łatwiej mi się wydaje, tak? Masz i tam i tradycje, i coś, i taką mentalność bardziej podobną. A tu w naszej rodzinie, w naszych dwóch rodach wygląda na to, że wszyscy jakoś skutecznie łączą się z obcymi narodami. I tworzymy taki nie, miks. Bo my pochodzimy z kraju, z gdzie... Tyle narodowości i tam nikt nie patrzy. No, ja mogę tobie z pamięci po familii, po nazwiskach powiedzieć, kto był mój sąsiad. Ten był Kazach, Bakirow, Aykumbieków, Kazach. Sońka była jak familia? Zakirowa, ona Ujgurka. Była Ujgurka, Chinka, tak? Tutaj mieszkała Ruska u mnie. Tutaj Polaków był co drugi dom Polaków. Co drugi Niemiec był. I wszystko to się mieszało. Naprzeciwko Zurnacidi Grecy, Koreańczycy, Coj. Z Grecji, tak. Zurnacidi. No, czyli jesteśmy z takiego państwa, gdzie był mega miks i wszyscy się ze sobą połączyli. Na naszej ulicy mieszkał Koreańczyk.
A jak on się ożenił z Polką. I wesele, i wesele. Tutaj stół gości koreańcy, który jedli sabaczki, pieski. A tu makowcy, nie? A tutaj gołąbki, te polskie dania. O Boże. Ja ich obserwuję, widzę, oni tak, żyją tyle lat, zobacz, już 30 lat, oni razem, dzieci już dorosłe. Słuchaj, może my mamy jakąś misję, że łączymy narody w tam jest tych i fajnie było, to wszystko jest i nadal tam tak jest. No co, patrz na zegarek, idziemy ja do tego patrzę, teatru. Mama, czy chciałabyś wyjść jeszcze raz za mąż? Czyż ty? Ochu. Na co mi ten za mąż, Lena? Nie? No co, to żeby być jaką głupią, żeby teraz za mąż wyjść. To dopiero trzeba odwalić. No na co mi ten za mąż? Nie wiem. Taki się nie urodził jak no. Jeszcze nie. Nie. A jak w ogóle oceniasz instytucję małżeństwa? Ja nie wiem, co, Lena, co? Ty jesteś młoda, ty masz małe dzieci, nie, masz młoda, męża, no, młodziutka jesteś. Tak, pozdrawiam wszystkich samotnych, ale samotnych, które nie są samotnymi tak naprawdę, a są szczęśliwymi ludźmi. To ja, przykład. Ja? Mama, cała ideologia padła mi wywiadu, że mamy rodzinnie łączyć państwa. Rodzinnie się łączcie sobie, tak, ale jeżeli jak ktoś już tego męża normalnego nie miał, to już żadnego nie chce. To ja wam mówię, dziewczyny, i wy wiecie, o czym ja mówię. A normalni zajęci i nienormalne też są zajęci. No dobra, a jakbyś cofnęli się w czasie i ty jesteś nadal 20-latka, to wychodziłabyś za mąż czy nie? Jakbyś inaczej zrobił z twoim dzisiejszym mózgiem i doświadczeniem, wróć mi ciebie, co byś... O, to jest takie częste pytanie na wywiadach. Z moim dzisiejszym mózgiem. To zrobiłam wszystko i doświadczeniem. To ja bym była inną żoną. A czemu ty patrzysz tam, a nie na mnie? A nie mam patrzeć, no na mnie. Tu. Na ciebie mogę. Ja bym cały czas na ciebie. No ja się w rolę weszłam. No to widzę właśnie. No ale dobrze, dobrze. To co, co, co? Z moim doświadczeniem. Byłabyś inną żoną, to jest bardzo ja bym ciekawe. Z mojego męża zrobiłam człowieka. Ty naprawdę to wiesz, że można kogoś przerobić? Można. Nie, ty może mnie nie poniął. No okej. No jakbyś ty zrobiła? Możesz przez siebie kogoś zmienić, a nie kogoś ja bym zmienić. Może mu tłumaczyłam, że on nie ma racji. Ale prostej. Gdybym inaczej, gdybym spróbowałam jakoś podejść do niego, jakoś on nie był zły i z nim rozmawiać i coś robić, dzisiaj jestem mądra. Dzisiaj bym wiedziała, jak to zrobić. Ja bym z nim rozmawiała, tak. Doświadczenia. Powiedziałaś, byłabym inną żoną. Jaka? Tak. Czego byś nie zrobiła? Nie darłabym się na niego. Aha. A jak głupia. Czujesz w sobie taką moc, że byś mogła nie teraz... Nie obrażałaby się na niego. Ja go skrzywdziłam. Nie można mu było zabrać dzieci. On też ma prawo na tych dzieci. Nie można było wyjechać tak daleko od niego. Chociaż z jednej strony ja miałam dosyć. Ty pamiętasz, ja nie wiedziałam, co mam robić, ja chciałam uciec, ale z drugiej strony, gdybym została, byłoby jeszcze gorzej. Mówi się, że jeżeli ci w kółko to samo przychodzi, to tak jakby lekcja jest nieprzepracowana, nie? Bo znowu ci dałem podobne zachowanie, tryb. No i dlatego ja stwierdzam dzisiaj, że ja samo. No właśnie, ale jak myślisz, jaka to była lekcja? Że co masz wyćwiczyć przy takim facecie? Co ty masz w sobie? Lena, ja już wszystko wyćwiczyłam i dziękuję. I podziękuję wszystkim facetom. Nie obrażajcie się na mnie. Wolność. Nie wolność, tylko spokój. Spokój. Spokój, rozumiesz? Ja obserwuję te małżeństwa. Jak ich obserwuję, to mówię, Boże, tamta siedzi, patrzy ten chla, ona patrzy na niego, ona przyjechała się bawić, a ona cała siedzi w napięciu. Ta druga jest zazdrosna. Tamta trzecia jeszcze coś się nie pasuje. Tam życie w stresie. Mhm. Na co to? Mhm. Komu to potrzebne? Oj, kochanie, za chwilę nienawidzą się. No, ja z tego wyrosłam, ja tego nie chcę. Nic, nie chcę. Dobra. To jest moje prawo. Zgadza się. Przepraszam wszystkich takich porządnych, takich... Małżeństw. Małżeństw. Może i jest ich trochę, ale ja nie widziałam. Nie widziałeś? Nie, bo to ale serio, dla tak mnie na serio na pokaz teraz to wszystko, nigdy nie widziałaś jak małżeństwa. Jak ja na zapleczu widzę, jak oni się między sobą gryzą, nienawidzą się, tu za moment, to jest jakieś nienormalne. No. Boże, tego w ogóle nie pokazuję, Lena, bo po co to pokazywać?
Zaraz ale, zobacz, dobra, dopiero no, będziesz komentarze miała. Nie, ale ja myślę, że to, bo ja na przykład dla mnie małżeństwo, czyjkolwiek inne relacje, to jest jakby no, nauka, bo my jesteśmy, żeby się uczyć. Dobieramy się i jeden ćwiczy coś, drugi ćwiczy coś, nie? Ja tak to widzę. Ćwiczcie akurat sobie. Ten ma tego... Ja się naćwiczyłam. No jakby, bo dla mnie na przykład druga osoba ci lustruje, bo sam w sobie możesz siedzieć, na przykład sama jestem w pokoju, mogę myśleć cokolwiek, a przy drugiej osobie to trochę jak lustro, ona ci dużo szybciej pokaże, gdzie ciebie boli, gdzie coś, nie? Tak jakby taki trenażer, karocie. Jeśli coś podświetla twojego. Dla mnie osoba to jest taka latarka, która świeci czasami ci po oczach i to ci... O, dla... Co? Stopy, weź no to tak, żeby nie ten... Jak my pójdziemy do teatru, jak mamy jedne raz stopy. Spokojnie. A co myślisz o takich małżeństwach mieszanych? Ukrainka i Polak, bo bardzo dużo Polaków marzy sobie, że jak on sobie weźmie żonę jakąś inną, to będzie miał jakoś lepiej. Tak się wydaje, że nie, no wezmę sobie taką Ukrainkę albo... Chciałam powiedzieć Filipinkę. To tak samo jak mężczyzna ma żonę i marzy o lepszej żonie. To tak samo z tym Ukraińcem i z tym Polakiem. Jaka różnica? Nie bardzo dużo osób Lena. Ogląda tego typu kanały, jak teraz bój się poprowadził w tym kierunku, że i oni cały czas im się wydaje i takie listy dostaje, że no ja szukam sobie żony jakieś takie skądś. Tak jakby no takie poczucie, że to skądś będzie spróbuję, jakieś inne tak. I ono, ale nie uważasz, nie, że to jest o to, że chodzi o narodowość i wtedy będzie dobrze. Ja też tak nie uważam. Narodowość nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Musi być człowiek, rozumiesz? Ona może być Ukrainka, czy Białoruska, czy Chinka, ale ona musi być człowiekiem. Pasującym do ciebie. Człowiekiem. Jeżeli będzie człowiekiem, będzie cię szanować i będzie dobrą mamą i dla ciebie będzie dobra. Ona może być choć nie wiadomo kto tam. Dobra, na koniec ja taki szybciutki zrobię ten. Dokończ zdanie. Ja ci mówię coś, a ty dokończysz. Dobra, ulubiony kolor. Ten. W ogóle nie myślałeś. No zaraz, zapomniałam. Malinka od razu, pierwsze malinka, słowo. Malinka, no to już, pierwsze tak, co cię przechodzi. Tak, ulubiona pora roku. Lato! Ulubiona piosenka. Piosenka? Mi się zmienia. A teraz? Na dzisiaj kasztany. Kasztany? To nie znam, a weź zanoś coś. Kochany. Wszyscy znają Polacy. Ja nie znam. No to ja ci zaśpiewam ją na koncercie zaraz 30. Jakbyś była książką, to jakbyś się nazywała? Lubow. Lubow? Jakbyś była drzwiami, to dokąd byś prowadziła? Pozytyw. Gdybyś spotkała Boga, co byś mu powiedziała? Zaczęłabym płakać. Jakbyś była drzwiami, to dokąd byś prowadziła? Pozytyw. Ja chcę płacić jak babka stara. Lenka, mnie nie nrawi. Zaraz przebierzemy, spokojnie.